jest aniołek, mężczyzna, wiadomo, i kobieta. Jeden jest obwieszczający, ogłaszający, a drugi jest świadkiem tego, co się dzieje w naszej szopce. Tutaj jest żłobek i w tym żłobku są takie kuleczki, które symbolizują życie, ale nie wiadomo jeszcze, kim będą. To tajemnica. Kobiec bardzo się ucieszył z jej informacji, którą otrzymał od gwiazdy, że narodzi się ktoś bardzo ważny, kulko może podobny, może w końcu kulkowcy będą rządzić światem. Owieczki szły do żłobka przywitać Pana Jezuska i sobie usiadły, bo się zmęczyły. Wędrówką jest całe życie i ta postać, która łączy w sobie kilka różnych postaci, również wędruje i chce trafić do szopki. Każdy może do tej szopki przyjść. Postać smutna, postać uśmiechnięta, czyli ktoś, kto może wydaje się bezkształtny, ktoś dziwny dla kogoś, nietypowy. Każdy ma tutaj swoje miejsce ze swoimi nastrojami, radościami i smutkami. Osiołek chociaż pokraczny, wyśmiewany, wypiwany przez wszystkich, niezdarny, ale idzie i niesie i chce pomagać wszystkim, każdemu, jest życzliwy dla wszystkich i pomocny. Bardzo wolno snuł się do stajenki, wymyślał sobie różne rzeczy, co też powie, co podaruje dzieciątku i w zasadzie skończyło się na tym, że usnął pajęczynową nić, która tworzyła drzwi do stajenki, żeby było trochę cieplej i mniej wiało. Zdając o meduza, będzie w stanie zanieść wesołą nowinę do świata podwodnego. Poszukiwacz oczu, który ma mało włosów, trochę są wątłe, ale za to dużo oczu, które znajduje na każdym kroku i to pozwala mu łapać różne punkty widzenia. Jak siedziałam, to widziałam, teraz już nie.